Witajcie wszyscy. Jak widzicie, jadę z prędkością prawie 6 km na godzinę. Dyszę 110, żółte 110 stopni tego pylenia. Jedziemy, mamy godzinę 20 wieczorem. Pryskamy pszenicą zimą. Oprys to Lancet. Mamy 300 litrów w zbiorniku. Jedziemy jedno pole, które siałem, uprawiałem. Dopiero zacząłem pryskać, jak widzicie. Pole po pierwszej dawce nawozu. Nie było dwóch, tylko jedna. Tutaj wedle lasu to tylko sobie przepryskam tak o. Bo jak widzicie, zboża dużo nie ma, bo tu mokro strasznie było. Trzeba po prostu uważać, żeby nie zahaczyć. Troszkę na miedzę pryska, ale to nie szkodzi. Chłopaki tam nagrywają. Brat oraz majster Domino, pozdrawiamy. Jedna dysza mi zatkała po lewej stronie, tam ostatnia tak coś mniej pyli, ale jakoś idzie. Wydatek pompy mam ustawiony na około 300 litrów na hektar. Co mogę jeszcze powiedzieć? Opryskiwacz Jarmet, pojemność 300 litrów, belka 10 metrów. Rozdzielacz czterosekcyjny, no to tak jak prawie u wszystkich. Pole o powierzchni około 80 ar. Ar, nie wiem jak to nazywać. Wiało przez kilka dni, nie mogliśmy wjechać. Dzisiaj mamy 2 maj. Jakoś to jedziemy, kolejne pole. Obok tu mamy posiany owies. Owies, no, na wiosnę oczywiście posiany. Jedziemy, już kończymy zbiornik. Muszę jechać dotankować, że tak powiem, nowego oprysku. Godzina w pół do dziewiątej. Ładnie to idzie, tylko że jest jeden problem, bo tu ogólnie jest góra, prawie najwyższy punkt we wsi. Pole dołem jest szeroko. Szerokie, u góry jest wąskie i tu tak, jeżeli się sieje nawozy lub nawet teraz opryskiwaczem trzeba przełączać sekcję i w ogóle, żeby tak ładnie wyszło. Tu od góry zryły dziki, jak widzicie, lub nie. Miejscami jest tylko ładne zboże. O, w tym momencie mi się oprysk skończył, ale jadę do końca, ile mi starczy. Trzeba domieszać jakieś 50 litrów, a może nawet jeszcze więcej. Słychać pompa, churgoce już. Ale jeszcze nam pryska ładnie. Tu pole było ładne, równiutkie, uprawione. Ale tak jest zryte, non stop, traktor podskakuje. Naprawdę. Tamto pole, co przedtem pryskałem, było bardzo ładne, równiutkie. Pokażę wam fragment ze składania opryskiwacza. Oczywiście trzy tu, raz. Tylko składam sobie boki. Zabezpieczenie zawleczką. Pompa po regeneracji, jak wam już mówiłem, lub nie, ale chyba mówiłem. Już wam powiem, na ile mam opryskiwacz ustawiony. Na 70 cm od dolnej ramy, czyli jakieś 80 cm niecałe od ziemi. To jest tak, jak tu widzicie. Nawóz siany prawie miesiąc temu, jeszcze się nie rozpuścił w całości. Opryskiwacz mamy złożony, przełączymy sobie jeszcze tutaj na zaworze, tu głównym wyłączone, o, żeby się już nie lało, bo on może wypalić. Może nam wypalić już ten zboże w tym miejscu. Niby wieje wiatr, a jest strasznie gorąco. Czekaliśmy 3 dni na opryski. Tutaj gdzieś jest mostek. Takie te wjazdy na pola mają. Muzyczka gra. Ciągnik jest, tylko że bez oprysku. Ale jedziemy dalej. Na środku hasza usypana, tu jest rów. Kurde. Jak tu wjeżdżałem tym 30-ką z siewnikiem, to jedno koło siewnika darło po ziemi, a drugie było 1,5 metra nad ziemią. Dobra, 6 od razu wbije. Jadymy na bazę tankować. E,
traktor Speed zaniża trochę prędkość, bo mierzyłem na przykład inną aplikację, jechałem z tej góry na pełnym gazie, było 31-30, a teraz jest 25 maksymalnie. Dobra, jak już mówiłem przedtem, jedziemy na pole. Mamy zatankowany oprysk. Teraz dałem Faxtox Turbo oraz tego Golda. To tam jak ktoś pryska, to wie. Dobra, w tym vlogu będzie na tyle. Za tydzień ukaże się film główny z oprysków. Ja jadę na pole, muszę tu ulicą kawałek przejechać, rozłożyć, opryskiwać i jedziemy dalej. Na razie wszystkim, pozdrawiam, siema.